Cześć, witam serdecznie. Przed chwilą jedna z osób komentujących, właściwie jest to wciąż ta sama osoba, która próbuje podważać weganizm w każdym komentarzu, przesłała właśnie linka do nowego filmiku z cyklu Weganizm zrujnował mi zdrowie. Kolejna osoba chce się wybić na tym haśle, na tym trendzie, na tej modzie. Jest to oczywiście bardzo, bardzo komercyjne hasło. Wiadomo, że na tym haśle można się wybić. Można nawet zarobić sporo kasy. Jest to komercha w najbrudniejszym i najbardziej tandetnym wydaniu, jakim może być. Czy jest tak w tym przypadku? Zastanówmy się już nad samym hasłem, bez wchodzenia w filmik. Czy to hasło w ogóle ma sens? Weganizm zrujnował mi zdrowie. Kim trzeba być, żeby w ogóle takie hasło opublikować na własnych mediach, na własnym profilu, na własnym kanale? Weganizm, czyli postawa moralna, postawa sprzeciwu wobec zbrodni, wobec zła, ekstremalnego zła tego świata. Jak może sprzeciw wobec zbrodni zrujnować moje zdrowie? W ogóle co moje zdrowie ma tutaj do rzeczy? I gdyby nawet moje zdrowie legło w gruzach, gdybym była na łożu śmierci, czy w związku z tym zmieniłaby się moja postawa moralna względem zbrodni? Czy w związku z tym ja bym zaczęła popierać zbrodnie dlatego, że moje zdrowie jest w takim czy innym stanie? Co to ma do rzeczy? Moje zdrowie, mój problem, moje zdrowie omawiam z lekarzem, leczę moje zdrowie, diagnozuję swoje zdrowie, zajmuję się moim zdrowiem, troszczę się o moje zdrowie. A co to ma wspólnego z moim sprzeciwem wobec zbrodni? Mój sprzeciw wobec zbrodni jest niezależny od mojego zdrowia. Zupełnie nie ma związku z moim zdrowiem. Jest moją trwałą postawą na całe życie, niezależnie od zdrowia. Mam 50 lat, być może za 30 lat też się rozchoruję, może za 40 lat, nie wiem. W jakimś momencie swojego życia też nabawię się jakichś problemów ze zdrowiem. Czy w związku z tym zmieni się moja postawa względem zbrodni? Zawsze będę piętnować zbrodnie, zawsze będę piętnować egoizm, egoistyczne wykorzystywanie innych dla swoich celów. To nie ma związku z moim zdrowiem. Oczywiście, że kiedyś również i ja się rozchoruję. I co wtedy też zacznę kręcić filmiki, weganizm zrujnował mi zdrowie? No przecież wiadomo, za 30 lat jako weganka jak najbardziej będę mogła zatytułować tego typu filmik, weganizm zrujnował mi zdrowie, bo przecież skoro mam problemy ze zdrowiem, bardzo łatwo zrzucić to na weganizm, prawda? A przecież każdy prędzej czy później ma problemy ze zdrowiem. Co więcej, statystycznie nawet młody weganin, co któryś tam, co setny, statystycznie możemy oczekiwać, że będzie miał problemy ze zdrowiem. Ale czy to ma prawo wpływać na postawę moralną, etyczną tej osoby? Pomyślcie, jakim draniem trzeba być, żeby w ogóle tego typu hasło rozpowszechniać? Czy ta osoba w ogóle kiedykolwiek mogła być weganką? Czy ona naprawdę przejęła się tym złem, tą zbrodnią? Bo gdyby tak było, to czy jej problemy ze zdrowiem by to tak zmieniły, że nagle, teraz wręcz popiera zbrodnię? Przecież czy ona jest tak głupia, że nie zdaje sobie sprawy, że publikując taki filmik pod takim tytułem, już nieważne co on tam zawiera, co ona tam mówi, już na dzień dobry, widząc ten tytuł, czy ona nie wie, że ona w tej chwili leje wody na młyn antywegan, że w tej chwili namawia do zbrodni. Czyli tak strasznie się sprzeciwiała zbrodni, że teraz do niej namawia, tak bardzo kocha te zwierzęta, że teraz namawia do zabijania ich. Przecież musi sobie zdawać sprawę, że tego typu tytuł powiela zbrodnie, namawia do zbrodni. Jak również zapobiega postawom etycznym. Jeżeli wśród jej widzów są osoby, które zastanawiają się, może ja też zacznę się sprzeciwiać zbrodni. A nagle ona wyjeżdża z takim tytułem. No to ile osób ona teraz może odwieść? Ile krwi w tej chwili ma na rękach już z racji tego tytułu? Po prostu się cała oblała tą krwią. Samym tytułem już zamordowała być może tysiące zwierząt. Jest zbrodniarką już z samego faktu tytułu. Niezależnie co jej filmik zawiera. Ja już wiem, co ten filmik zawiera. Jest to mega, mega słabe. Jeżeli chcecie, przeanalizuje, co ona mówi, czy to w ogóle ma sens i czy w ogóle, gdyby choć troszeczkę, odrobinutko miała tej miłości do zwierząt, czy dało się zapobiec? Oczywiście, że tak, po prostu tam w ogóle kompletnie zabrakło poważnego traktowania krzywdy zwierząt. Tam zabrakło tej miłości do zwierząt. Ja nie widzę żadnego weganizmu w jej postawie kiedykolwiek.
Poza tym to, czy ta dziewczyna tak naprawdę kiedykolwiek była dogłębnie przejęta, wstrząśnięta losem zwierząt, to możemy sprawdzić na podstawie kontentu jej kanału. Ile procent swojej aktywności poświęcała na ratowanie zwierząt, na walkę o ich prawa, na walkę z przemocą, walkę ze zbrodnią? Rozumiem, że nie jest to kanał wegański, z tego co widzę, bo nie znam tego kanału, pierwszy raz na to patrzę. Widzę, że jest to kanał lifestyle'owy, ale jako weganka, jako osoba sprzeciwiająca się zbrodni, dogłębnie przejęta losem zwierząt, możemy się spodziewać, że no jak sądzisz, ile procent, co najmniej ile procent mogłaby swojego kontentu poświęcić walce, walce o prawa zwierząt? 20%, 30%. Bo ja szczerze powiedziawszy, ja nie widzę tutaj w ogóle żadnej walki. W ogóle nie widzę żadnych filmików dotyczących praw zwierząt. Mamy tytuły. Ile płacę za psychoterapię? Najgorszy okres w moim życiu? Nie mieliśmy gdzie spać? Co jadłam w Nowym Jorku? No może co jadłam w Nowym... Ale nie, no to nie jest weganizm. To jeżeli ona powie, że tam znalazła jakąś tam wegańską restaurację, to nie znaczy, że to już jest walka o prawa zwierząt. Co sądzę o Nike, najlepsze bluzy w Polsce, dlaczego jako katoliczka popieram aborcję. Ja tutaj w ogóle nie widzę, żeby ta dziewczyna żyła prawami zwierząt, żeby się tym przejmowała. Człowiek dogłębnie przejęty, naprawdę o tym myśli, naprawdę ciągle kombinuje, jak pomóc, jak uratować więcej zwierząt. No ja nie widzę, bo przecież taka myśl by się przejawiała w jej twórczości. Nie widzę, żeby ta dziewczyna w ogóle była kiedykolwiek weganką. Napisz mi w komentarzu, czy chcesz, żebym przeanalizowała jej filmik. Bo moim zdaniem już sam tytuł świadczy o tym, że ona nigdy nie potraktowała poważnie krzywdy, tej ogromnej krzywdy zwierząt. Deklaruję tobie, gdybym ja otrzymała dzisiaj diagnozę, jakąś bardzo poważną, ma pani, nie wiem, raka. I gdyby wykazano mi, udowodniono mi, że moja choroba jest dosłownie spowodowana jakimiś roślinami. Oj, pani przedawkowała szczawiany. Tak, szczawiany są tą najbardziej szkodliwym składnikiem w roślinach. I trzeba na nie uważać. Ale załóżmy, nie uważałam, przedawkowałam szczawiany. Zaszkodziły mi. I przypuśćmy, naprawdę rozchorowałam się z powodu szczawiana. W związku z tym zaczynam głosić, że trzeba zabijać więcej zwierząt? Czy stanę się wrogiem zwierząt dlatego, że mi zaszkodziły szczawiany? A co temu jest winna świnia? Że ja nieopatrznie, nie doczytałam, nie zainteresowałam się, spożyłam za dużo szczawianów. Albo nawet mam jakąś tam alergię. Załóżmy, mam niezdiagnozowaną celiakię, co niestety często się zdarza. To jest często choroba niedodiagnozowana. Za mało się ją diagnozuje, wiele osób ma pewne dolegliwości trawienne i nawet nie wie, że one są spowodowane celiakią. Przypuśćmy, że mam taką chorobę, nie wiem, i naprawdę mi te rośliny szkodzą. Kto jest temu winien? Świnia? Krowa? Kurczak? Dlaczego z tego tytułu? Z powodu nawet autentycznej przypadłości, już niekoniecznie z mojej winy. Dlaczego mam zemścić się w związku z tym na świni, na krowie czy na kurczaku? Dlaczego mam głosić? Ludzie, zabijajcie więcej zwierząt. Róbcie to bez opamiętania, róbcie to bez wyrzutów sumienia. Bo ja, mnie brzuszek rozbolał, bo ja, niech będzie nawet, że leżę na łożu śmierci z powodu roślin. Niech nawet będzie i tak. Gwarantuję wam, że żadna osoba, która poważnie potraktowała cierpienie zwierząt, która naprawdę się tym przejęła, w życiu by tak nie zrobiła, nawet na łożu śmierci, nawet gdyby jej powiedziano, że to rośliny ją do tego doprowadziły. Bo nie krowa do tego ją doprowadziła, nie świnia, nie kurczak. Dlaczego ona się chce mścić na zwierzętach? To hasło to jest katastrofa, to znaczy to jest dno moralne. Żeby takie hasło w ogóle mieć u siebie na kanale, w tytule. Napisz mi w komentarzu, czy chcesz, abym bardziej przeanalizowała ten filmik, bo tak jak powiedziałam, to będzie pestka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To była taka moja szybka reakcja. Cześć.